Sołtys samwodzia, pan Józef Gwist został sołtysem roku w powiecie kozienickim w plebiscycie Mistrzowie Agro organizowanym przez Polska Times oraz magazyn Strefa Agro. Zwycięzca uzyskał ponad 900 głosów. We wtorek, 10 listopada odwiedziliśmy pana Józefa z naszą kamerą. Jak nam zdradził, wyniki plebiscytu były dla niego miłym zaskoczeniem. Bardzo mi miło, zaskoczyłem się bardzo, ale naprawdę to dużo głosów dali mi wodzie ludzie, to rolnicy. Prawda, oddali mi. No i znajomi oddali mi dużo. No i bardzo się cieszyłem. Właśnie dziękuję im, właśnie dziękuję tym. Już im dziękowałem, wysyłałem na, już na te z podziękowaniem. No i dużo tych znajomych, którzy na mnie głosowali, bardzo głosowali na mnie. Też się zdziwiłem, że, że taki wynik uzyskałem. Bardzo dużo. Pan Józef funkcję Sołtysa pełni od dwóch lat. W tym czasie udało mu się już wiele zdziałać dla lokalnej społeczności. Interesuje się problemami mieszkańców Samwodzia i stara się pomóc w ich rozwiązywaniu. Bardzo się staram. Jestem blisko ludzi, właśnie. Jestem takim łącznikiem między ludźmi a burmistrzem gminą. To właśnie dzięki jego staraniom i dobrej współpracy z gminą Kozienice i burmistrzem Piotrem Kozłowskim aktualnie trwa budowa drogi. Tyle lat ta droga była starana, od Remizy do Wisły. Proszę pani, to jest kilometr drogi. Ta droga była w fatalnym stanie. Doszliśmy teraz, że w takiej pandemii, no i to pan burmistrz naprawdę... To naprawdę poszedł, nie wiem jak to się stało, że zgodził się na to, ale zasługa pana burmistrza jest. Ja się starałem z nim, no i w takim pandemii zaczął tą drogę budować, sfinansował ją. Rolnicy się cieszą z tej drogi, że się to robi. Oprócz tej inwestycji poszerzona została też droga przy kanale i remontowane są drogi gruntowe. Na bieżąco doposażana jest remiza OSP. W tym roku ma być zamontowana na niej fotowoltaika oraz klimatyzacja. Czynione są starania o wymianę wozu strażackiego. Jak podkreśla pan Józef, remiza służy całej lokalnej społeczności, w tym kołu gospodin wiejskich. Z myślą o mieszkańcach przy cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy udało się postawić zdrój wodny. Ksiądz mi powiedział, no, no by się przydało ten zły dla ludzi zrobić na cmentarz, bo studnia tu już taka, taka jest przedwojenna na tym cmentarzu, to takie niehigienicznie. Nie no i pojechaliśmy do, do pana burmistrza, a pan burmistrz powiedział, że z, nie, nie odmówił tylko, że będzie, będzie to w reakcji załatwienia. No i w ciągu miesiąca już jest było załatwione e, ta, e, ten wodociąg przy cmentarzu. Na co dzień pan Józef zajmuje się gospodarstwem rolnym. Teraz głównie skupia się na uprawie pszenicy, ale ma też różne odmiany malin i jeżyn oraz truskawki. Oprócz pracy w gospodarstwie i działalności społecznej ma też swoje hobby. Należy do stowarzyszenia seniorów kontrast z pionek. To jest ludowy zespół, ludowy zespół jest taki, wie pani, no jeździmy sobie wszędzie do Jóży, to tu, to tu w Polskę, do Warszawy. To takie hobby, tak odrywka, o, taka, no, takie, takie od o tej rzeczywistości jest, no. No potrzebne jest, potrzebne jest. Głosowanie na sołtysa roku w powiecie kozienickim zostało zakończone, ale trwa głosowanie na najlepszego sołtysa w województwie mazowieckim. Pan Józef aktualnie plasuje się na czwartej pozycji. Głos na niego można oddać do 19 listopada na stronie internetowej www.polskatimes.pl ukośnik agro. Warto tu podkreślić, że Mistrzowie Agro to największy plebiscyt wiejski i rolniczy w Polsce.